Jak w każdy wtorek, moim i Państwa gościem w studiu telewizji CW24 jest Stanisław Barski. Witam Panie Stanisławie. Witam, witam Państwa. Dziś niejako powrócimy do tematu, który już pewien czas temu troszkę omówiliśmy, trochę go zahaczyliśmy o niego. Dziś jedna z największych cywilizacji, która była w historii, Egipt i... Co z Egiptem nam się kojarzy? Piramidy i hieroglify. A na tych hieroglifach dziś Państwu pokażemy bardzo ciekawe rzeczy. No właśnie, wszystko się zaczęło od tego, że jeden z moich kolegów, taki zaprzysięgły sceptyk, nadepnął mi na odcisk podczas dyskusji, a mianowicie dyskutowaliśmy o świątyni Abydos i ja myślę, że on czasami celowo rzuca takie tematy, żeby mnie wprowadzić w stan takiego przeciwieństwa. Właśnie dyskutowaliśmy na temat hieroglifów w świątyni w Abydos. Z tym, że dyskusja polega na tym, że mój przyjaciel opierał się na przekazach internetowych, natomiast ja byłem w Egipcie wielokrotnie, byłem również w świątyni Abydos i to, co Państwu dzisiaj pokażemy, rzeczywiście istnieje, można tego dotknąć. No, z fotografią jest trochę trudniej, ponieważ trzeba uzyskać specjalne zezwolenie z uwagi na to, że a już szczególnie z fleszem, więc zatem trzeba mieć pozwolenie na fotografowanie. Po raz pierwszy to, co widzimy tutaj na fotografii, czyli te hieroglify, odkrył Erich von Däniken w latach 60. Natomiast mój zaprzyjaźniony sceptyk twierdzi, że to, co widać na tych fotografiach, jest wynikiem erozji lub też przyparty do muru. W końcu argumentami stwierdził, że no być może ktoś tam wszedł i po prostu w czasach współczesnych wykuł coś takiego obok tych hieroglifów. Muszę Państwu powiedzieć, że kiedy podczas jednej z rozmów z Erichem von Denikenem pytałem go o to, powiedział mi, że bardzo trudno było w latach 60. uzyskać pozwolenie. W ogóle były wtedy ciężkie czasy na uzyskanie pozwolenia na wejście gdziekolwiek, a już o fotografowaniu to już była wyższa szkoła jazdy. No ale nazwisko Denikena było już wtedy znane na całym świecie. Zatem on jako pierwszy odkrył to i jako pierwszy wykonał wtedy jeszcze czarno-białą fotografię. No wtedy te fotografie jeszcze takie nie były doskonałe. Tutaj Państwo dysponujecie, znaczy ja dysponuję fotografią już taką lepszą, tam jest zupełnie ciemno, te warunki są dość ciężkie, z lampą nie wolno wykonywać fotografii, zatem przy długim czasie naświetlania te zdjęcia nie wychodzą zbyt ostro. Ale przechodzimy do tego, co jest na fotografii. Otóż my musimy zrewidować, drodzy Państwo, swoje poglądy, czy też ustalenia na temat techniki, którą posługiwały się starożytne cywilizacje, między innymi cywilizacja w Egipcie. Denikena zafascynowały tutaj te hieroglify, które przedstawiają, i ja tu się z Denikenem zgadzam, tu na dole jest zdjęcie oryginalne, tu jest trochę przetworzone, żeby było wyraźniej widać. Tutaj chciałbym Państwu pokazać, moim zdaniem, tak samo zresztą jak Ericha von Denikena, widzimy helikopter. Jest to helikopter, który jeszcze dodatkowo ma tutaj takie wycięcie. Czasami w stacjach telewizyjnych prezentowane są tego typu helikoptery. To są tak zwane kontenerowce, gdzie tutaj w tym miejscu podpina się kontener. No oczywiście, skąd kontenerowce w starożytnym Egipcie? Ja myślę, że w starożytnym Egipcie ich nie było, natomiast autorzy tych hieroglifów coś przekazywali. Być może wcześniej, jeszcze przed cywilizacją Egiptu, istniała inna cywilizacja, która mogła takich maszyn używać. Bo te hieroglify były znalezione w piramidach, tak? Nie. Te hieroglify znajdują się w świątyni w Abydos. Mhm. I jest to świątynia... Konkretnie te. Z mniej więcej którego
Jakiego okresu? Och, ginie w mrokach dziejów mniej więcej jak piramida, bo tak naprawdę nikt nie wie na dzisiejszy dzień, kiedy i przez kogo została zbudowana piramida. Są różne szkoły, ale tak naprawdę żadna, to są tylko tezy i przypuszczenia, ale żadna nie jest w stanie określić. Tym bardziej, że jeśli chodzi o piramidę, o Wielką Piramidę, stwierdzono erozję wody, zatem część naukowców, egiptologów twierdzi, że piramida istniała już przed potopem. O ile oczywiście potop w sensie globalnym istniał, to już jest zupełnie inna rzecz. Natomiast być może zaistniał na pewnym dość dużym obszarze, w związku z tym ówcześni, powiedziałbym, kronikarze przekazywali, że ten potop był na całym świecie. Ale to jest, wrócimy kiedyś do tematu potopu. Następna rzecz, drodzy Państwo, która uderza tutaj, to jest właśnie to, co przypomina czołg, duży bojowy czołg. Tutaj kolejny samolot, sylwetka samolotu, z tym, że już może nie helikoptera, tylko bardziej takiego samolotu ze skrzydłami. Tutaj niżej również jakby jakiś typ samolotu, no niekoniecznie on musi być podobny do dzisiejszych samolotów, a przecież wiemy, że niektóre te doświadczalne samoloty są takie zupełnie inne od tych, do których się przyzwyczailiśmy, czyli do tych dwóch skrzydeł, prawda, jakiegoś statecznika. Są jeszcze inne miejsca, w których widać jakby egzemplarze broni pancernej. Tutaj my Państwu pokazujemy jakby wycinek tej całości. Tak jak powiedziałem, najbardziej zdumiewa mnie reakcja niektórych ludzi, którzy właśnie ja cały czas mówię o tej znanej psychologii, metodzie wyparcia, gdzie nasz umysł, jeżeli jest coś dla niego niewygodne, stara się to wyprzeć i znaleźć naturalne wyjaśnienia. A to, że te wyjaśnienia czasami są wręcz śmieszne lub też tak bardzo naciągane, to nie jest już ważne. Umysł ludzki uspokoi się, wyprze to, co jest dla niego niewygodne, uspokoi się i normalnie funkcjonuje. Jest to, tak jak powiedziałem, zachowanie znane w psychologii, gdzie widać te sylwetki samolotów. Należy rozpatrywać w kontekście innej techniki, o której jest zupełna cisza. Kiedy byłem w Egipcie, zapytałem w Dolinie Królów, w grobowcach, zapytałem przewodnika egipskiego, czym to było oświetlane. Bo teraz jest tam oświetlenie elektryczne. A czy to nie był jakiś skomplikowany system luster? Na przykład dziurka, zapraszam, otwór w piramidzie i później za pomocą luster, bo zdarzają się takie przypadki. Absolutnie nie ma najmniejszych podstaw. To, co mówisz, jest herezją. Nie ma najmniejszych podstaw, aby sądzić, że był tam jakiś system luster, tym bardziej, że jeżeli chodzi o Wielką Piramidę, jest tam w głównej komorze otwór wielkości 15 na 12 cm. To jest jedyny otwór, który jest w piramidzie i nie ma innych otworów. Mhm. Czyli można wykluczyć taką hipotezę? Absolutnie. To jest herezja. Absolutnie. Zapytałem przewodnika, który z uśmiechem normalnie mi odpowiedział, no jak to czy? Uczy wam. No dokładnie, kolejna. Tak. Nasuwająca się myśl, albo kagankami. To ja go wtedy zapytałem, dlaczego nie ma śladów osmaleń nigdzie. Zjeździłem niemal cały Egipt, byłem we wszystkich świątyniach, praktycznie we wszystkich piramidach i nigdzie nie spotkałem się, żeby choćby gdzieś był ślad osmalenia sadzy, co przy stosowaniu łuczyw lub kaganków było nieuniknione. Może byli tacy czyści? I kiedy zapytałem go, kiedy on mi z tym uśmiechem odpowiedział, że oczywiście uczywami, kiedy zapytałem go właśnie, dlaczego nie ma śladów osmaleń, jego twarz spoważniała i wyglądał tak, jakby połknął jakiś kwaśny owoc. Widziałem dalej, obserwując go, że nie dawało mu to spokoju. W jakimś sensie go zaskoczyłem, ale nie wracał do tematu. Chciałem go po prostu pociągnąć za język. Oczywiście przypuszczam, że nie wiedział o tym, o czym my za chwilę tu będziemy mówić. A mówić będziemy, drodzy Państwo, o filarach JET, czyli angielskiej nazwie
która sugeruje, że w starożytnym Egipcie, co zresztą jest pokazane na kolejnych hieroglifach, używano oświetlenia elektrycznego. W którym wieku przed naszą erą, przepraszam? O, bardzo, bardzo, bardzo dawno. Bo jeżeli się nie mylę, to elektryczność została odkryta całkiem niedawno. Całkiem niedawno, oczywiście, że tak. Ja myślę, że my pewne rzeczy jako ludzkość, jest to jedna z moich hipotez, że my dochodzimy do pewnej fazy rozwoju, następnie unicestwiamy się sami i po prostu od nowa cykl tego odradzania się cywilizacji idzie do góry i znowu być może to jest podzielone na takie cykle. To jest oczywiście hipoteza. A w jakim dziś bylibyśmy miejscu w tym cyklu? Myślę, że chyba niedaleko końca. Biorąc pod uwagę historię Atlantydy, zakładając, że jest w niej ziarno prawdy, to pozostałoby jeszcze tylko jakieś tam jakaś technika oparta na kryształach, do czego już się zbliżamy, ale być może tym razem uda nam się przeskoczyć ten cykl, w końcu za którymś razem może się udać. Tym bardziej, że mówię, że jest to hipoteza, ale hipoteza bardzo prawdopodobna. I cóż my tu, drodzy Państwo, widzimy? Otóż widzimy stojącego Egipcjanina, który trzyma coś w ręku. Tak naprawdę muszę powiedzieć, że wytłumaczenia egiptologów są niektóre wręcz tak fantastyczne, że jeszcze bardziej fantastyczne od tego, które ja tu Państwu staram się przedstawić. Ja na pierwszy rzut oka myślałem, że to jakiś sarkofag po prostu, ale gdy porozmawialiśmy chwilę o tym, no to rzeczywiście coś w tym jest, o czym za chwilę powiemy. Tak, proszę zwrócić uwagę. Tutaj istota trzyma dwa przewody. Tu stoi Egipcjanin, który trzyma coś w rodzaju bardzo dużej, powiedziałbym, neonowej żarówki. W środku widzimy strumyki gazu i to jest podparte na takim czymś bardzo dziwnym, jakby potężnym izolatorze. Tu pod spodem oczywiście są również postaci. I moim zdaniem ten hieroglif potwierdza, że filary jet były faktem. Zresztą pokażemy za chwilę następny, to jest oczywiście rysunek wykonany na podstawie fotografii. Za chwilę pokażemy Państwu oryginalną fotografię. Zresztą nie tylko jedną, myśmy tu wybrali kilka fotografii, natomiast w tych świątyniach jest bardzo wiele zupełnie innych. Z braku czasu my tu Państwu nie pokażemy wszystkich, ale jest wiele innych właśnie takich, nazwę to, wykutych dowodów na to, że rzeczywiście Egipcjanie posiedli możliwość używania energii elektrycznej. Ja nie twierdzę, że była to energia taka jak dzisiaj na bardzo wysokich słupach, ale potrafili budować akumulatory i z tych akumulatorów czerpali energię elektryczną. A mamy również dowód na to, co prawda nie z Egiptu, ale z Bagdadu, że tego typu akumulatory już kilkanaście wieków temu były w użyciu. To jest właśnie, drodzy Państwo, fotografia urządzenia, które zostało odkryte pod Bagdadem. Ono znajduje się, przynajmniej znajdowało się do czasów wojny z Saddamem Husseinem w muzeum w Bagdadzie. Teraz trudno mi powiedzieć, czy nadal się tam znajduje. W każdym razie fotografia przedstawia już taką jakby wersję sugerującą, co to może być. Znaleziono taki gliniany pojemnik i w tym ten pojemnik wypełniony był bitumem, natomiast tu wewnątrz w tym otworze znajdowało się coś, co się rozsypywało przy dotknięciu. Jeden z naukowców pomyślał, że przypomina mu to cewkę, a bardziej akumulator. W związku z tym usunięto ten proszek, który najprawdopodobniej był jakimś już sproszkowanym, przerdzewiałym metalem. I tu włożono pręt miedziany. Sporządzono na podstawie tych pierwszych takich przepisów
elektrolit, który wlano do tego akumulatora, podłączono urządzenia i rzeczywiście to zadziałało. Czyli tutaj mamy Bagdad, Irak, tam mamy Egipt. W różnych miejscach świata te technologie mogły być na różnym poziomie. Tak samo jak u nas nie ma telewizorów w naszym kraju, ponieważ nawet nie potrafimy ich produkować, a inne kraje produkują świetne telewizory. To jest taki przykład, więc również mogła być ta różnica pomiędzy różnymi nacjami w postępie techniki. A trzeba przypomnieć, że także na terenie Iraku była wielka cywilizacja oczywiście, perska. Oczywiście, chociażby Baalbek, słynny kamień południa, który jest tak potężny, 1460 ton, że dzisiaj nie mamy urządzenia, które ten kamień mogłoby przenieść, prawda, przetransportować. A w jakiś sposób został przetransportowany? Tak, będziemy mówić o tych kolejnych cywilizacjach. Mamy przed sobą długą zimę i jesień, więc... No i oby ja krótką, myślę, oby krótką, ja oby myślę, krótką, że, oby że jak będzie, najszybciej lato wróciło. Czas. Oby jak najszybciej lato wróciło. Myślę, że wszyscy tego sobie życzymy. Chociaż zima się naprawdę, tak naprawdę nie zaczęła jeszcze. Ale cóż. Wszystko jest przed nami. Dokładnie. I wracamy do Egiptu znowu. Tak, wracamy do Egiptu. Tu widzicie Państwo fotografie. Fotografie tych, nazwę to neonówek, w świątyni w Denderze. Tam pokazywaliśmy Państwu część, na rysunku pokazywaliśmy Państwu część całości. Tu oczywiście na pozostałych ścianach dookoła, i to nie jest, drodzy Państwo, sugestia, na pozostałych ścianach są podobne, aczkolwiek inne rysunki, nazwę to umownie rysunki, hieroglify, które w sposób jednoznaczny sugerują, że jednak te świątynie, piramidy były oświetlane przynajmniej energią elektryczną pochodzącą z akumulatorów. No, pytanie, w jaki sposób ładowano akumulatory. Są tam również hieroglify przeróżnych prądnic i urządzeń, które wyglądem sugerowałyby prądnice ładujące te akumulatory. No ale oczywiście, tak jak mówiliśmy na początku, są ludzie, którzy odrzucają, zarówno naukowcy, jak i normalni ludzie, laicy, i którzy po prostu nie mogą przełamać sposobu swojego myślenia, którzy tkwią w okowach tych takich ustalonych. Ja zawsze mówię, że są ludzie, którzy jak koń idą, mają takie klapki i jest im bardzo wygodnie iść tą wytyczoną przez klapki drogą. Natomiast niezbicie stwierdzono, że największych odkryć na świecie dokonywali ludzie normalni, nie naukowcy. Ludzie normalni, laicy, którzy nie mieli tych ograniczeń nałożonych przez swój umysł, bo to człowiek sam sobie nakłada takie ograniczenia, którzy mieli wyobraźnię, którzy mieli fantazję, i to bardzo pomaga w odkrywaniu wielu rzeczy. Tutaj mamy kolejną fotografię hieroglifów, które tu przedstawiają. Zresztą nie powiedzieliśmy jeszcze Państwu, że to, o czym mówię, zawarte jest w opisach. W opisach, które cywilizacja egipska nam zostawiła. Tu jest coś na kształt węża. Zresztą, zresztą to przypomina węża. Wąż, jak wiemy, kiedy ukąsi, jest ból. Być może symbolizuje to działanie prądu elektrycznego, kiedy dotkniemy go. Jakby jest taką formą ostrzeżenia. Tu proszę zwrócić uwagę, że to bóstwo trzyma, jakby delikatnie podpiera rękoma tą, cały czas mówimy, ewentualnie dużą żarówkę, aczkolwiek na poprzedniej fotografii w miejscu tego bóstwa, które tu jeszcze dodatkowo ma coś na głowie, w miejscu tego bóstwa było coś, co przypominało izolator, prawda?
Więc oczywiście tutaj jest to bardzo prawdopodobne. Ja mówię, że jest to hipoteza. Hipoteza, którą popiera wielu egiptologów, wielu naukowców. Są otwarci, twierdzą, że to było możliwe w ówczesnych czasach. Natomiast my pokazujemy Państwu fotografie, żeby Państwo, ci, którzy przynajmniej nie byli, nie oglądali tego, mieli jakiś pogląd na ten temat, bo jeżeli się czegoś nie widzi, to trudno sobie wyrobić na ten temat jakieś zdanie. Panie Stanisławie, no, zaprezentowaliśmy widzom kilka zdjęć hieroglifów, tak jak mówiliśmy, które mają już swój wiek, mają kilka lat ładnych, ale kilka tysięcy. To jest nasza pańska interpretacja. Czy jakby pan przekonał laików i tych, którzy nie wierzą, że to jest to, o czym mówimy, bo tak jak mówię, no, jeżeli patrzymy na te zdjęcia tych teoretycznie żarówek czy neonówek, jak pan je nazywa, to może być wszystko. Tak, oczywiście, ale mamy umysł po to, aby myśleć logicznie. I to jest podobnie jak w przypadku UFO. No, UFO przynajmniej nie można dotknąć, można je sfotografować. No tutaj nikt nie może zarzucić, że fotografie zostały sfałszowane, bo może każdy sam pojechać do Egiptu i przekonać się na własne oczy, że coś takiego istnieje. Tak samo jak istnieje wiele artefaktów na całym świecie, wydobywanych na przykład z pokładów trzeciorzędu, wydobywanych z węgla, urządzeń technicznych, biżuterii, czy słynny kubek, który Państwu pokazywaliśmy sprzed 40 milionów lat. Jeżeli odwołamy się do wiedzy hinduskiej, jeżeli przeczytamy Mahabharatę, przeczytamy inne eposy indyjskie, w których opisane są dokładnie sposoby poruszania się vimanami lub też pojazdami podobnymi, jeżeli są tam niemal techniczne opisy, w jaki sposób te pojazdy, te vimany latały w powietrzu, jaką osiągały szybkość, jakie miały parametry, ilu zabierały ludzi na pokład. Między innymi król Salomon latał takim pojazdem do królowej Saby. Jest to tam pięknie opisane. To wtedy w kontekście całości musimy dojść do wniosku, że istniała przed nami cywilizacja ludzka, która dysponowała wyższą techniką, jaką my dysponujemy teraz. Czyli po raz kolejny wracamy do teorii pierwszych ludzi? No, tutaj przyznam się, że bardziej mi odpowiada teoria, o której mówiliśmy wcześniej, że społeczności ludzkie dochodzą do pewnych granic techniki, następnie ta technika powoduje, że nie zapanowują nad nią, następuje jakby Armagedon i wszystko odradza się od nowa. Jest to dość pociągająca, bardziej przyznam, jak teoria ingerencji kosmitów, aczkolwiek no, pewne rzeczy, które są na Ziemi, nie można, pewne fakty, nie można ich inaczej wytłumaczyć, jak ingerencją z zewnątrz, chyba że ta cywilizacja ludzka wyprzedziła naszą obecną technikę o setki, jeśli nie tysiące lat. No właśnie, bo może być tak, że to UFO, o którym dziś mówimy, to są ci nasi przodkowie. Tak, jeżeli spojrzymy na to przez aspekt ostatnich odkryć, a mianowicie w akceleratorze pod Bernem, że odkryto cząsteczki szybsze od światła, czyli neutrina, to w tym momencie no, dla przeciętnego człowieka jest to trudne do wyobrażenia, co to znaczy. Ale w tym momencie zostaje przynajmniej częściowo, ja już mówię delikatnie, zdezawuowana teoria Einsteina, która opierała się na tym, że światło jest najszybszą cząsteczką, a z kolei obecność neutrin, które praktycznie tam kilkanaście uniwersytetów rozpoczęło badania, by to potwierdzić, bo nauka tego wymaga, obecność tych neutrin powoduje to, że idąc na skróty, można powiedzieć, że podróże w czasie są możliwe. Zatem ja również nie wykluczam, że UFO i istoty, które tam widzimy, to jesteśmy my jako podróżnicy w czasie, czyli paradoks, słynny paradoks babci i dziadka, prawda, o którym kiedyś Państwu powiemy. I tym zaproszeniem kończymy dzisiejszy program, gdyż niestety czas nas goni. No i zapraszamy Państwa za tydzień. Zapraszamy za tydzień, jak w każdy wtorek, CW24.
Nie uwierzysz, Stanisław Barski. Ja myślę jeszcze, że ponieważ następny wtorek to już będzie krótko do Święta Zmarłych i być może część z Państwa rozjedzie się po Polsce lub też po świecie na groby swoich bliskich, to chciałbym zaapelować, abyście Państwo zabrali ze sobą aparaty i wykonali trochę zdjęć na cmentarzach, najlepiej już tak o zmierzchu, a my postaramy się Państwu pokazać kilka fotografii, które zostały wykonane przez ludzi na cmentarzach tutaj we Włocławku i w okolicach w zeszłym roku, w Święto Zmarłych. Czyli zapraszamy do fotografowania. No i oczywiście, i za tydzień, jeżeli wyjdzie jakieś ciekawe bardzo zdjęcie, to prosimy o przesłanie tu nam. Mhm. Czyli zapraszamy, jeszcze raz mówię, do fotografowania i zapraszamy za tydzień CW24. Do zobaczenia.